Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi 2022. Tym razem zaczynamy film tutaj, ponieważ dotarłem tutaj pociągiem. Podróż pociągiem była paskudna, ale na szczęście jestem na miejscu. Szukamy Radka, jak zwykle. O Jezu, cała zgraja jeździ. Maciej, Mateusz, Lis, pan Radek, Helka. Radku, jak to jest być sławnym? Opowiedz nam. Sława kosztuje. O, co tu się dzieje? Tutaj mamy właśnie słynnych autorów słynnego komiksu Felix Makary. Pan Jacek kolekcjoner. Dobra. Jakie panele dzisiaj jeszcze przed nami? Gdzie się wybieramy? Wybieramy się na Diplodoka. Panel ty będzie prowadził pan animacja, czyli Marcin. Oczywiście też będzie spotkanie z Tomaszem Egmontem, na które bardzo się ciekawy. Dawno nie słyszałem tego żartu. A potem będziemy próbować przedostać się przez całą halę i zdążyć na spotkanie z polską obsadą dubbingu Bell. O Boże, a ja chciałem właśnie zacząć nagrywać i powiedzieć, idziemy szukać Marcina Weinzitala, pana animacji. Dzień dobry. Jesteśmy dzień dobry. Pierwszy raz na żywo. Po raz pierwszy się widzimy. Ja się rozstałem, jak to brzmi, z Radkiem i z ekipą, którzy właśnie poszli na spotkanie. Jak tam twój festiwal? No dopiero się zaczął, ale jest już tak intensywnie, że mimo tego, że jest 12, to czuję się tak, jakby była 20. W sensie jest tak intensywnie i tak dużo się dzieje, a dzień się dopiero zaczął, więc no, zbieram jak materiał. Jeszcze... Dzień dobry. Dzień dobry. Nie rozmawiać. On jest kryminalistą. Całe brody z kosmosu. Kulturą kryminału. Kryminalistą jesteś. Cieszę się, że wróciłem, bo jestem po 3 latach nieobecności tutaj. Jaki masz panele przed sobą, oprócz no, takiego jednego, który chyba jest w swoim kręgu zainteresowań? To 14 spotkanie na temat animacji Diplodok. A tak poza tym to kręcę się wokół Egmontu, w sensie 50-lecie serii Kajko i Kokosz. A potem zobaczymy. Kurczę, jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które chciałbym zobaczyć, ale obawiam się, że będę musiał opanować zdolność bilokacji. Dobra, sosy zdobyte. Najważniejsze. Dzień dobry. Cześć, pozdrawiam wszystkich widzów. Jak mija ci festiwal? Powiem szczerze, że świetnie, tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że chcę zrobić więcej niż jestem w stanie i dopiero pół godziny temu udało mi się zejść tak naprawdę na dół. Cały czas byłem na górze. A jesteś dzisiaj czy 2 dni? Jutro też jestem. O, to jesteś mocniejszym zawodnikiem. Prawda jest taka, że nawet jakbym chciał, to i tak nie kupię wszystkiego. Jest po prostu tego za dużo. Ale takie wydarzenia jak Festiwal Komiksu właśnie są po to, żeby znaleźć coś nowego, coś świeżego, coś, czego jeszcze się nie miało okazji odkryć w internecie, albo widziało się tylko okładki na różnych sklepach. Bo Egmonciki, znaczy ja wiem, nie wszyscy kupują wszystkie, ale, znaczy ja też nie, ale jakąś powiedzmy, że większą część. I mniej więcej mam rozpoznanie, co oni wydają i mniej więcej wiem, co chcę kupić. I tak to kupię później, po prostu całą paczką. Poza tym nie da się tego przewieźć wszystkiego. Kilka słów twoje spostrzeżenia z panelu, który był przed chwilą. Była reklama Kasia Agencji Informacyjnej, ale nie, to żartuję oczywiście. Nie, panel był całkiem spoko, chociaż mnie raziło, że w kółko było używane słowo komiksy dla dzieci, komiksy dla dzieci. Komiksy dla dzieci to są komiksy dla wszystkich. Lub komiksy familijne. Co panie Radku uważasz o Diplodoku? O Jezu, nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądać. Jeżeli to się uda, to będzie najsłynniejszy polski film animowany w dziejach.
Wspierajcie polskich autorów, wspierajcie polski komiks, to są fajne dużo opowieści. Dużo kurę. W Kaczogrodzie kontynuujemy Czarodziejów i ich dzieje i wydarzy Kawazano. Się, co powstał w tym rejdzie, tam jest bic. Mamy w planach ja do tego teraz zmieniam, co zapowiedziano zdaję, bo szukałem cały czas tego Tomu Sknerusa, co tam jest bardzo, bardzo dobry. Wszystko zbiorczo. Spider-Man z Kraśnickiego, ten, który był w pierwszym tomie WKKM. Co? Najpierw pogratuluję wyboru komiksów Disneya, który trochę mnie zaskoczył, ale jedno mam pytanie, ponieważ były sprzeczne informacje, czy 21 tom Armady będzie wyjdzie jako pojedynczy w twardej oprawie, czy w miękkiej? Jest to temat naszych rozważań aktualnie. Najchętniej poczekałbym, aż zrobią 22 i wydał je dwa w integralu i kontynuował ten rodzaj wydawania. Więc to jest na dzisiaj. Radek, co uważasz o prezentacji? High Flying Podcast. Witamy, próbujemy lecieć do góry. Tak jak na początku wydawało się tak dość słabo, wiadomo o tym, że zapowiedź Disneya to była taka zapowiedź niespodziewana. Nie pamiętałem dokładnie, co zawierał ten tom, jakie komiksy. Dlatego po prostu moja reakcja była nie wow, tylko mangi to niemożliwe. Myśleliśmy wiele lat, Egmont tego nie zrobi, nikt tego nie zrobi, bo nikt nie ma tyle kasy ile Egmont. A jednak to się stało, więc naprawdę niewiarygodne. A to, co na koniec zapowiedzieli z Marvela, Straczyński, to jeszcze było wiadome, że to wyjdzie wcześniej lub później, ale She-Hulk, Byrna, nie. She-Hulk Slota jest taka bardziej prawnicza. To się spodziewałem, że będzie, ale She-Hulk Byrna, lata 90 czy koniec lat 80. Wow. Dziękuję Radku za komentarz. Chyba najbardziej szokującą rzeczą całego festiwalu było to, ile osób do nas podeszło i albo chciało zdjęcie, albo chciało pogadać, albo miało pretensje, dlaczego jeszcze nie omówiłem ich kolekcji na kolekcjonerze, wiem. I powoli zmierzamy z tym dniem do końca. Dobra, mamy znowu Marcina, już po panelu o Diplodoku i muszę ci przyznać, że o tyle co słyszałem jasne newsy o tym, że taki projekt powstaje, to po obejrzeniu tych wszystkich zajawek i teaserów i concept artów i nawet już takich nie tylko work in progress, ale też takich finalnych prawie że ujęć, stary, to wygląda rewelacyjnie. No, wygląda błędnie i też jak się o tym słucha, bo co innego, kiedy o tym było gdzieś napisane, jakieś wrzucone jedno czy dwa zdjęcia, ale w momencie, kiedy się Wojtek Wawrzyka, czyli reżysera filmu, słucha, z jaką pasją opowiada i ostatecznie jak pokazuje, kurczę, jak to wygląda, tak baśniowo, tak kolorowo, tak surrealistycznie, to naprawdę ma potencjał na to, mówiąc tak ostrożnie, żeby gdzieś tam zaistnieć nie tylko w Polsce. Wygląda jak taki bardzo fajnie zrobiony Pixar. Widać po tych detalach, po jakiś, znaczy jasne, bo przy wszystkich animacjach trzeba jakiś tam kij wizualny postaci jasne. I opracować, ale nawet tak na etapie brandingu, kolorów i jakby sprzedania tego, to może zadziałać, co może być sporym zaskoczeniem w najbliższych latach, obserwujemy to. Tak, bo idea jest to projekt, który jest w fazie projektowania właśnie, powiedzmy masą myślane, od 10 lat i każdy szczegół jest tam dopieszczony do granic po prostu i wygląda naprawdę obłędnie. Jeśli będziecie mieć okazję, to zobaczcie, bo kurczę, jest na co czekać. I że komiks, i że animacja, i że animacja, która może łączyć pokolenia, tak. Ekstra. Wiecie, gdzie możecie się dowiedzieć więcej o tym projekcie i gdzie będziecie na pewno więcej słyszeć o tym projekcie? Pod animacją. Ale to był chamski branding. Po całym dniu zabiegania udało się złapać z Hubertem Ronkiem. Dzień dobry, jak tam idzie kampania na Dzień dobry. Kolejny zeszyt? Dzień dobry, jesteśmy tak, w końcu razem. Dobrze idzie, kampania wystartowała kilka dni temu, w ciągu kilku godzin się ufundowała, więc tak jak przy tamtych poprzednich zeszytach idzie w porządku. Mam nadzieję, że dobijemy do podobnej kwoty i będzie tym razem dużo szybciej. Te zbiórki na tym polegają, nie? Żeby mieć swoją jakąś społeczność. Fajnie, że tutaj ta społeczność się rozbudowuje ze zbiórki na zbiórkę. A jak tam wrażenia po festiwalu? Jesteś jeszcze jutro? Jestem jutro. Jutro bardziej na swoim stoisku jestem, nie? Bo dzisiaj było dużo biegania, po jakichś spotkaniach, między innymi o crowdfundingu. Spotkanie UI też było, więc było trochę bieganiny. Jutro trochę spokojnie. Witaj Maćku. Cześć.
Maciek, współtwórca Delisi, który pokaże wam specjalny tease odnośnie różnych rzeczy związanych z Delisiami, niekoniecznie komiksów. Tak, tutaj mamy karty z Delisiami, one wyszły w Kanadzie. Tych kart jest tam chyba, z tego co pamiętam, około 30, ale będą kolejne. Tu na przykład mamy dynię, prawda, tutaj mamy jakiej ona jest kasty, bo ona jest warzyw, prawda, opis jej. Macie kasty. Tak, bo dzielimy, tak, bo mamy na różne tam są słodycze, są zioła, na przykład tu jest liś laurowy, ona jest ziołem. Tutaj mamy z Heavenly Delight, czyli podniebnej łakoci, tam mamy słodycze i tutaj mamy na przykład cynamon. Podoba mi się wszelkie lore Delisi, jest wspaniałe. Masz nowy tom już może, macie nowy tom. W nowym tomie dowiadujemy się trochę historii krainy i przodków i matek założycieli. Jest powód, dla którego mówią zawsze o słodki nektarze czy o ma ambrozjo. Także tak, jest lore krainy. Powodzenia. Dobra, kończymy na dzisiaj. Idziemy coś zjeść, odpocząć. Niektórzy jeszcze pewnie odwiedzą to miejsce jutro. W niedzielę też tutaj się to dzieje. A my się z wami żegnamy i widzimy się na kolejnych edycjach i w kolejnych miejscach. To brzmi w ogóle jaka taka relacja telewizyjna. Mamy tutaj znowu Marcina, powinien zjeść. Mamy tutaj Marcina po panelu o Diplodoku. Wszystko się zgadza, co powiedziałeś.